Czy pomimo śmierci fizycznej zostaliśmy przeznaczeni do życia w ciele? O tym w programie Rozmowa PCH24, Anna Nowogrodzka Patriarcha. Zapraszam. A moim i Państwa gościem jest znany rekolekcjonista, autor i tłumacz książek, ksiądz profesor Robert Skrzypczak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku wamę, witam serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy w czasie świętego Triduum i Wielkiej Nocy. Stąd zachęcam Państwa do obejrzenia filmu pod tytułem Via Dolorosa. Jest to film, który powstał w ramach realizacji misji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Dzieło to opowiada o drodze zbawienia. Możecie je Państwo zobaczyć pod linkiem, który znajduje się w opisie do tego materiału. Zachęcam szczególnie do ubogacenia się treścią tego dzieła w tym szczególnym czasie. Księży, profesorze. Tak jak wspomniałam, znajdujemy się teraz w takim szczególnym czasie, w którym przeżywamy te podstawowe wydarzenia naszej wiary, do których bez wątpienia należy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które było potwierdzeniem, jakoby nawet nie jakoby, tylko było potwierdzeniem Jego życia i y, nauki. W, zmartwychwsta w zmartwychwstaniu Syna Bożego widzimy też zapowiedź tego, co nas czeka. Nas, czyli tych, którzy zostaliśmy włączeni w to dzieło zbawcze przez sakrament Chrztu. Ale jak w ogóle mamy rozumieć tę prawdę, że zmartwychwstaniemy? Dosłownie, bo to jest treść kerygmatu chrześcijańskiego, czyli wydarzenia męki, śmieci, zmartwychwstania Chrystusa, które jest. Przenoszone poprzez przepowiadanie i zwłaszcza moc Ducha Świętego na nasze życie. Chrystus nie zmartwychwstał, żeby nam dać dobry przykład, tylko Chrystus, jakby w swoim ciele, inauguruje pewną drogę, mhm. którą chce poprowadzić tych wszystkich, którzy mu zaufają, swoich uczniów. I to jest droga, której do tej pory nikt nie potrafił przekroczyć, nią przejść, bo to jest droga poprzez śmierć. Wszystkie religie na świecie, nawet jeśli ludziom proponują wysublimowaną duchowość czy jakieś metody, sposoby etycznego radzenia sobie w życiu, nie mają żadnej odpowiedzi na śmierć. Natomiast Chrystus pokonał śmierć, on wrócił z cmentarza i wrócił nie w postaci jakiegoś widma, zjawiska, tylko kiedy przyszedł do swoich uczniów, to pokazał im swoje ciało. Pozostawił na tym ciele rany chwalebne. A jednocześnie także mówił: Zobaczcie, nie jestem duchem. Dotknijcie mnie, macie coś do jedzenia, jadł także razem z nimi. Więc to jest podstawą naszej wiary, bo kiedy recytujemy kredo, mówimy: Wierzę w życie wieczne, wierzę w ciała stanie. Czyli to nie jest jakieś, Wielkanoc dla nas nie jest przejściem z, z odrętwienia zimowego do przebudzenia wiosennego, ani też nie jest tylko i wyłącznie świętem naszego duchowego odrodzenia, ale jest zapowiedzią tego, co się z nami stanie materialnie. No właśnie, czyli. Bez tego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który sam powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, nie byłoby naszego zmartwychwstania. Ale negacja tej prawdy o zmartwychwstaniu Syna Bożego, ona poniekąd nie tylko uderza w Niego samego, ale też uderza w tą całą naukę, którą, którą głosił. I ona jest, można powiedzieć, ta negacja tej prawdy, ona jest od samego początku. Widzimy ją od samego początku. Widzimy ją e, też wcześniej, e, kiedy. E, znaczy, może tak. E, ona jest właśnie wymierzona w Syna Bożego i my ją dzisiaj też możemy obserwować w ten sposób, że dzisiaj w ogóle neguje się duszę człowieka, czyli znów uderza się w to zbawcze dzieło, dzieło Boga. Czyli te powiedzmy, te koncepcje, które głoszą materialiści, one też jakby uderzają w to, w to prawdę o zmartwychwstaniu i ciał, i, i zmartwychwstaniu Syna Bożego. Czy możemy też tak w tej perspektywie to widzieć? No, zmartwychwstanie Chrystusa jest definitywną manifestacją mocy Boga, dlatego że Bóg objawia się przede wszystkim w tym, że okazuje się potężniejszy od śmierci, od rozkładu. Mhm. Dlatego nic dziwnego, że diabeł zrobi wszystko, żeby tę wiadomość gdzieś zanegować, zdeformować, zafałszować. Zresztą ewangelista Mateusz już mówił, że w momencie zmartwychwstania Chrystusa już jakby paralelną drogą odbywają się pertraktacje i rusza cały nurt negacji. I to się dzieje nawet przy ogromnym nakładzie finansowym. Zresztą, kiedy ewangelista Mateusz opowiada, że żołnierze zdający relacje przed kapłanami i Piłatem, co się stało, dostali wiele pieniędzy, żeby rozgłaszać, że Jego wykradli z grobu, Jezusa wykradli z grobu, że tak można uzasadnić fakt pustego grobu i dopowiada, że ta pogłoska trwa aż po dzień dzisiejszy. No, Ewangelia jest słowem ponadczasowym, czyli ona także nie traci swojej aktualności dzisiaj. Tak jak przez życie ludzi przepływa nurt przepowiadania Ewangelii, czyli nie tylko głoszenia, ale także uobecniania zmartwychwstania Chrystusa, tak samo i paralelnie płynie, próbuje do nas się przedostać i nam jakby wykraść, no. czy zanegować wiarygodność tego chrześcijańskiego przesłania, właśnie nurt mówiący: Nie, on nie zmartwychwstał. No właśnie, ale ta negacja, ona też chyba zaciemnia w ogóle grzech, no bo grzech jest tym ościeniem śmierci i czymś przeciwnym zmartwychwstaniu. Tak, no elementem chrześcijańskiego kerygmatu jest to, że zmartwychwstanie materialne, fizyczne Chrystusa jest następstwem zniszczenia grzechu. Oczywiście Chrystus żadnego grzechu w sobie nie miał, ale wziął, na siebie, nasze grzechy. On potraktował swoje ludzkie ciało, swoje więcej, swoje ludzkie człowieczeństwo jako narzędzie naszego zbawienia. Więc jeśli Chrystus zmartwychwstał, to także my zmartwychwstajemy. On zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy wyłonili się ze świata umarłych. My wierzymy, że ktoś wrócił z cmentarza, to znaczy, że nasze życie nie będzie już od tej chwili przebiegało między porodówką a cmentarzem. Tylko my nie idziemy nie zmierzamy powiedzmy radosnym i bezrefleksyjnym krokiem w stronę cmentarza tylko idziemy do życia wiecznego bo Chrystus dokonał pewnej wyrwy pewnego wyłomu zniszczył śmierć on jest zwycięstą śmierci można byłoby powiedzieć więcej tak jak święty paweł śmierci już nie ma gdzie jest śmierci twoje zwycięstwo ale... Niektórzy, mhm. przepraszam, święci mówili, że dla nas, którzy y, mamy życie oświetlone z martwych jakby uchwyciliśmy się Chrystusa, naszej żywej nadziei, dla nas, ludzi wierzących, śmierć już nie będzie widoczna w momencie, kiedy będziemy przechodzić, że śmierć pozostaje z tym swoim takim koszmarnym, odrażającym y, wyglądem y, widoczna dla innych, którzy pozostają. Natomiast ci, którzy umierają, już nie widzą śmierci, tylko przychodzą do. do wstępują w życie. Do, wstępują w życie, wstępują w zmartwychwstanie, bo Aha. potem się rozstrzygnie, czy to będzie tak. zmartwychwstanie ku życiu wiecznemu, czy zmartwychwstanie ku potępieniu wiecznemu. Nawiązuje tutaj do Jezusa Chrystusa, Ewangelii, Świętego Jana. Ale właśnie się zastanawiam, czy y, prawdy o zmartwychwstaniu ciał. Nie moglibyśmy wywieźć w ogóle z tej tajemnicy wcielenia, bo jeśli sięgniemy do świętego Tomasza, to z jego nauki wyłania się taka antropologia, która mówi o tym, że. Człowiek jest jednością psychofizyczną i że ta śmierć jakby jest przeciwna naturze ludzkiej, że ta, że ta jedność psychofizyczna jest jakby leży w naturze ludzkiej, czyli śmierć jakby jest czymś nienaturalnym dla, tym, dla tej jedności. A ponieważ, tak jak twierdzi święty Tomasz, wszystko zmierza ku doskonałości, to poniekąd musi nastąpić takie zjednoczenie. Czyli taki wniosek mi się nasuwa, czyli z samego faktu, że Chrystus przyjął ciało ludzkie, wcielił się, czy właśnie na, na czymś, jakąś kontynuacją nie było y, zmartwychwstanie? W, jakby w świetle tego, co powiedziałam. Oczywiście, tylko że powiem więcej. U, trzeba to zawsze uzupełnić. Chrystus nie tylko przyjął ludzkie ciało, ale przyjął całe człowieczeństwo. Czyli miał y, i ludzkie ciało, i ludzką psychikę, i ludzką duszę, ludzkiego ducha. I on y, przyjął to na siebie, co y, chciał odkupić. Uwolnić od grzechu. Oczywiście, prawdą jest, że śmierć jest największym wrogiem człowieka. Jakby diabeł posługuje się śmiercią, żeby niszczyć dzieło Boga. O tym mówi na przykład list do Hebrajczyków. Mówiąc o tym, że Chrystus przyjął ludzkie ciało i wszedł w śmierć, żeby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią i który posługiwał się lękiem przed śmiercią, żeby czynić nas niewolnikami, niewolników czynienia zła. Dlatego Chrystus potrzebował zniszczyć śmierć. Oczywiście święty Tomasz będzie wyjaśniał, powołując się na świętego Augustyna, tradycję. Także teologów wschodnich, że w momencie śmierci dochodzi do dezintegracji człowieka. To znaczy, że zostaje rozerwana więź tak. między ciałem i ludzką duszą. Ciało ulega rozkładowi, ale w Chrystusie ono z martwych wstanie. Dlatego też święty Tomasz lubił posługiwać się definicją duszy jako formy ciała. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, Matrycy ciała, jakby algorytmu tak. ciała, klucza, że dzięki któremu ciało zostanie potem odtworzone w doskonałej, czyli nam, odpowiadającej naszej tożsamości i postaci. Wydaje się właśnie, że największym problemem jest. Jakby wyobrażenie sobie tego, w jaki sposób to nasze ciało zostanie nam przywrócone. I stąd rodzi się bardzo wiele pytań, bo na przykład takie pytanie, czy to ciało nasze uwielbione, czy my będziemy tymi samymi ludźmi, będziemy tożsami z, z tym człowiekiem, czy to będzie nowy człowiek. No, wiele pytań się różnych pojawia. To bez wątpienia będzie nasze ciało i będziemy mieli zachowane wszystkie właściwości, łącznie z właściwościami seksualnymi. Dlatego, że no widać, Chrystus po zmartwychwstaniu pokazuje się nadal jako mężczyzna. Maryja w niebo z duszą i ciałem do nieba, w czasie objawień okazuje swoje cechy kobiece, mhm. macierzyńskie także. Yy, więc czyli nasze ciała będą miały płeć. Będą miały płeć, będą miały także wszystkie właściwości yy, przypisane do naszej tożsamości, czyli to wszystko, co stanowi o. Wyjątkowej oryginalności każdej osoby będzie zachowane w naszym ciele, przy czym będą pokonane oznaki skutków grzechów. A więc, to wszystko, co powoduje deformacje, choroby, starzenie się, cierpienia. Nawet święty Tomas Zakwinu wyobrażał sobie: oczywiście, to są tylko hipotezy, ale wyobrażał sobie, że w momencie zmartwychwstania ciał. Będziemy wszyscy upodobnieni do Chrystusa, bo będziemy żyć w nim, że będziemy mieli ciała odpowiadające Jego, jego wiekowi, w którym dokonało się odkupienie. Czyli będziemy tak mniej więcej 30-latkami. Ale wydaje się jednak, że nasze ciała chyba jednak będą się trochę różnić od tego ciała uwielbionego Chrystusa, no bo on jednak był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Tak, ale jest w pełni człowiekiem mhm. i bóstwo w niczym nie uszczupla, czy pomniejsza człowieczeństwa. Bo, bo na przykład pytam dlatego, że święty Tomasz na taką kwestię, czy będziemy przenikać na przykład przez ściany, drzwi, powiedział, że właśnie to była nadprzyrodzona interwencja Boża, która się dokonała właśnie w wieczorniku. Więc tak naprawdę to dowiemy się chyba o tym wszystkim po stanie. No tak, mogę tylko odpowiedzieć w ten sam sposób, jak odpowiadał ksiądz Dolindo Łotow. Zresztą taką książkę też napisał o niebie i o czyściu. Kto umrze, zobaczy. Tak, ale teraz kolejne pytanie. Czyli nasze życie wieczne wydaje się, w kontekście nawet tego, co mówiliśmy, wydaje się, że ma jakby dwie fazy: fazę to życia duszy i fazę życia w ciele. Możemy podzielić to na te dwie fazy? Tak, dlatego też na przykład Apokalipsa mówi o pierwszym zmartwychwstaniu i o drugim zmartwychwstaniu, analogicznie do pierwszej śmierci i drugiej śmierci. Pierwsza śmierć jest śmiercią związaną z grzechem, czyli zerwaniem więzi ze źródłem życia, dawcą życia, czyli Bogiem. To jest śmierć duchowa. Każdy z nas przychodzi na świat w takim stanie. My to nazywamy grzechem pierworodnym, czyli grzechem początków. To nie jest grzech osobiście zawiniony, tylko to jest jakby skutek, dziedzictwo. My to otrzymujemy w spadku razem z, z okaleczoną, osłabioną ludzką naturą. I, I dlatego potrzebujemy pierwszego zmartwychwstania. I to pierwsze zmartwychwstanie polega na. Z martwych w staniu duchowym. To jest związane z przebaczeniem grzechów, że człowiek już tutaj na Ziemi, poprzez wiarę w Chrystusa, może już w sobie nosić życie wieczne. Jezus o tym mówił w Ewangeliach, kiedy mówił, Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, czyli mówił teraz. Nie mówił, że po śmierci dopiero będzie miał. Natomiast ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli analogicznie możemy już tutaj być, jak można powiedzieć, umarli? Możemy właśnie przeżywać jakąś śmierć? Już tak, tutaj na ziemi? Um możemy przeżywać śmierć duchową, czyli być umarłym na skutek grzechu. Tak jak mówi na przykład Święty Paweł w Lisie do Efezjan. My umarli w skutek grzechu i niezdolni do żadnego dobrego czynu. Takie, można powiedzieć, duchowe zombie jesteśmy bez Chrystusa, bez odkupienia. Natomiast w momencie, kiedy Chrystus przedostaje się do naszego życia poprzez wiarę i budzi nas do życia wiecznego, budzi z paraliżu, jakim jest grzech, że możemy jakby odzyskać pełnię swojego człowieczeństwa, no to innym słow, innymi słowy my to nazywamy świętością, czyli jakby odzyskanym człowieczeństwem. W pełnym słowa tego... Wymiarze i dlatego my, katolicy, wierzymy, że jest możliwe nie tylko znalezienie schronienia w Chrystusie, tak jak twierdzą protestanci, czyli mówią o łasce działającej z zewnątrz na człowieka, a człowiek zostaje cały czas jakby ze zniszczoną przez grzech ludzką naturą, tylko że my już tu na Ziemi możemy doświadczyć jakby wewnętrznej re re rekonstrukcji, odbudowania, że stajemy się. Nowym człowiekiem możemy mieć dzięki pokonanemu grzechowi w sobie i dzięki Duchowi Świętemu zyskać jakby podobną wrażliwość, podobny sposób postępowania, możliwości kochania jak Chrystus. Zresztą Chrystus mówił, że będziemy czynić te same dzieła, jakie On czynił, nawet większe, bo On idzie do Ojca. Dlatego w Kościele Katolickim jest szacunek, respekt wobec fenomenu świętości. Czyli my wierzymy, że w niektórych ludziach, już tutaj na Ziemi, Bóg jest w stanie doprowadzić swoje dzieło odkupienia no jakby do, do zenitu, do perfekcji. Oczywiście ciało zostaje słabe, jest poddane skutkom grzechu, ludzka psychika nosi w sobie skutki grzechu pierworodnego, czyli porządliwości. Będziemy do końca życia kuszeni, mhm. narażeni na kruchość w tym względzie, taką moralną. Potrzebować będziemy nieustannie łaski do ostatniego momentu życia. No ale, ale to wszystko potwierdza właśnie, że życie wieczne, z jednej strony już jest możliwe, żebyśmy jego doświadczali tutaj na Ziemi, a ostatecznie objawi się w postaci życia nieśmiertelnego, także w wymiarze cielesnym. Czyli to wszystko jest możliwe, dopóki żyjemy, o czym teraz ksiądz-profesor mówił. Natomiast, jak już umrzemy, dokonuje się sąd. Jedni y, z martwych staną do życia, a inni. do ku potępieniu. Ale czy ich ciało to będzie takie ciało, właśnie, czy to będzie ciało to z wstałe? Jak, jak, to, jak to będzie tak wyglądało? Tak wynika z tego, mhm. co mówił Pan Jezus, że mówi, że wszyscy z martwych Na głos. Y, na Jego głos. Jego głos będzie miał tą potęgę, siłę, że ci, co spoczywają w prochu ziemi, z martwych staną, a ci, którzy pełnili dobre czyny, ku zmartwychwstaniu życia wiecznego, ci, którzy pełnili źle, złe czyny, ku zmartwychwstaniu potępienia. My, tak z naszego ziemskiego punktu widzenia, w naszej katolickiej teologii wyobrażamy sobie, że człowiek przychodzi jakby przez dwie bramy. Najpierw przez tak zwany sąd szczegółowy, czyli ten, który dokonuje się w momencie śmierci, no bo po przekroczeniu granicy śmierci my już nie potrzebujemy ani kalendarza, ani zegarka. Dlatego mamy taki kłopot sobie wyobrazić tamtą rzeczywistość, bo jednak zawsze próbujemy zbudować coś, co jest przedtem, co jest potem, jakąś kontynuację, a to są kategorie związane z czasem, przestrzenią. My już wejdziemy w wieczność, czyli wszystko jest już w takim potężnym, wielkim teraz. Mhm. Możemy tylko tak pojęciowo. Uporządkować te rzeczy, że najpierw będzie sąd szczegółowy, a potem dokona się sąd ostateczny, gdzie wszyscy zostaną postawieni przed obliczem Boga i zostanie, nasze czyny zostaną osądzone. To znaczy, innymi słowy, Bóg będzie rozpoznawał czy szukał swojego własnego dzieła w nas. Jeśli go znajdzie, no to to będzie doprowadzone do jakby ostatecznej konsekwencji. Natomiast jeśli nie znajdzie w nas swojego dzieła, znaczy, że zachowaliśmy się jak te panny głupie w Ewangelii. Że podczas gdy oblubieniec przychodził, żeby działać, myśmy zajęli się swoimi sprawami. No to na koniec już zadam najprostsze pytanie. Kiedy nastąpi zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie już nastąpiło dwa tysiące lat temu, jest faktem historycznym, fizycznym, jest wiele świadków, którzy widziało Jezusa zmartwychstałego Mało tego, to spotkanie ze zmartwychstałym przełożyło się na pewien nowy, potężny styl życia, że ci ludzie nagle zostali obdarzeni uwolnieniem się od strachu przed śmiercią i w związku z tym także byli rybacy, ludzie proście, a byli gotowi, żeby iść na cały świat, głosić Ewangelię Chrystusa. Nikt im za to nie płacił, nikt ich do tego nie przygotowywał. To było jakby spontaniczną potrzebą. A poza tym no, w Kościele pierwotnym zawsze w, w, w męczeństwie, w aktach heroizmu, taki właśnie szczególny jego rodzaju miłości, chrześcijanie dostrzegali, że to nie bohaterstwo czy walory tego człowieka o tym zadecydowały, tylko jest to dowód na to, że Chrystus Żyje w tym człowieku. Więc my żyjemy właśnie na, na linii kontynuacji tego faktu historycznego, wydarzenia, które dzięki zesłaniu Ducha Świętego potem przekłada się na doświadczenie osobiste. Czyli zmartwychwstanie Chrystusa, którego możemy być świadkami, ono samo w sobie by nie miało żadnej siły wpływu na nas. to najwyżej wywołałoby efekt wow! Chociaż czasami wywołałoby efekt paniki, bo ja jestem z natury lękliwy. Czasami jako ksiądz przydarza mi się, że muszę przychodzić z jakimiś ciemnymi zakamarkami ulic, wracając z jakiegoś spotkania czy od chorego, i wtedy naprawdę ostatnią rzecz, którą chciałbym, której chciałbym doznać, to na przykład spotkać się z jakimś nieboszczykiem, którego pochowałem. To, to nie musiałoby być żadną dobrą nowiną dla mnie, to może by się skończyło zawałem. Tak, jest to możliwe. Dobra nowina jest wtedy, kiedy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spływa na ludzi jako i przemienia się w osobiste doświadczenie pokonania strachu przed śmiercią. I wtedy zostajemy wyniesieni jakby na inny pułap działania, pułap wrażliwości, postępowania. No, to właśnie o to chodzi. Bardzo pięknie dziękuję, księży profesorze. Moim państwa gościem był ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Dziękuję. dziękuję szczęśliwych Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.